obecna sytuacja jest oczywiście czymś dla nas zupełnie nowym. Wcześniejsze 2 lata pandemii, lockdownów, zamknięcia gospodarek, kiedy wszyscy oczekiwaliśmy, że po tym trudnym okresie 2 lat już przyjdzie, wrócimy do sytuacji stabilności, rozwoju, prosperity, okazało się, że mamy do czynienia z kryzysem jeszcze bardziej poważnym, czyli kryzysem energetycznym, a kolejno wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą. I to oczywiście stawia nam kolejne wyzwania. Przed nami wyzwania długoterminowe związane nie tylko z ogólnie nazywanym zrównoważonym rozwojem, ale przede wszystkim te wyzwania związane z bezpieczeństwem naszym gospodarczym, energetycznym i wiele takich projektów Bank Pekao S.A. jest lub będzie zaangażowany. W tym roku zyski całego sektora bankowego będą oczywiście znacząco niższe niż oczekiwano i niższe niż w zeszłym roku. Patrzymy z ostrożnym optymizmem w przyszłość i sądzimy, że przyszły rok będzie może nie znacząco, ale że będzie lepszy niż to. Oczywiście pod warunkiem, że nie dojdzie do zaostrzenia sytuacji międzynarodowej. Zmiany w bankowości korporacyjnej związane z tą sytuacją międzynarodową i z powrotem do stabilności, one na pewno wystąpią. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Przed nami będzie plan na przykład odbudowy Ukrainy. Wiele firm, które są naszymi klientami, informuje nas, że będą zainteresowani wzięciem udziału w projektach związanych z odbudową Ukrainy. To już jest co najmniej kilkaset firm, które byłyby takim projektem zainteresowane.